Pamiętacie serię w 80 sekund dookoła benchmarka? Tak? Nie? Nieważne. Pytałem z czystej kurtuazji. Tak czy inaczej, była to taka seria, w której redaktorzy benchmarka przedstawiali ostatnie najciekawsze newsy, aktualności, nowinki, jak zwał, tak zwał. Uwaga, trudno byłoby to odgadnąć samemu, więc podpowiem w 80 sekund. Fajna to seria była, która sprawdzała się świetnie, ale się skończyła. Jak oranżada w proszku, też była świetna i też się skończyła. Pojawił się jednak pomysł, by serię reaktywować i przedstawiać Wam raz na jakiś czas, tak wiecie, systematycznie, małe podsumowania najciekawszych newsów ze świata IT i nie tylko, które to pojawiły się na benchmarku. Takie podsumowanie tygodnia, w połowie tygodnia, tygodnia minionego, no mniej więcej tygodnia. Nasza seria będzie takim podsumowaniem, takim na szybko, ale wolniej niż kiedyś, bo umówmy się, na samym wstępie zażarłem już pewnie te 80 sekund. Tak, jestem gadułą i wstydzę się tego. Ubisoft Polska zebrało zabawki i wyniosło się do innej piaskownicy. Znaczy, gdzie się wyniosło? Cholera wie. Dlaczego? Kasa, misiu, kasa. Oszczędzają wszyscy, nawet Francuzi, którzy postanowili zamknąć polski oddział. Smutne? No trochę tak, bo jednak zawsze z optymizmem trzeba spoglądać na globalne marki, które utrzymują w naszym kraju swoje oficjalne placówki. Czy coś to zmieni? Pewnie tak. Firma zaoszczędzi trochę grosza, a pieniądze są jej potrzebne, bo tam kilka ostatnich decyzji było decyzjami umiarkowanie udanymi. Czy koniec Ubisoft Polska zmieni coś dla nas? Znaczy dla dziennikarzy, graczy, wiernych klientów Carrefoura? A ja wiem, pewnie firma postawi na jakąś agencję PR-ową, więc komunikacja będzie mniej płynna i to chyba wsio. Jakością nadchodzących gier też raczej nie ma się co martwić, bo choć Ubi kilka tytułów ubiło ostatnimi czasy, to w planach ma mnóstwo gier, z których kolejny Assassin's Creed będzie kolejnym Assassin's Creedem, czyli pewnie pieniądze zarobi. Także nie ma co płakać. Kojarzycie temat laptopów dla dzieciaków? Tych, co to czwartoklasiści mają dostać we wrześniu, żeby ich rodzice i dziadkowie oddali głos na PiS, bo komputery dają? No właśnie, okazało się, że w tym ogromnym zamówieniu na te 370 tysięcy lapków wydany zostanie potężny hajs. Nieco dyskusyjne są zapisy dotyczące specyfikacji komputerów. Matryca minimum 13 cali, rozdzielczość Full HD, obecność klawiatury. To są dobre zapisy. Laptop bez klawiatury byłby średnim pomysłem, więc tu spoko, że rządzący postawili sprawę jasno. Problemem jest jednak zakładana wydajność sprzętu, który w teście CrossMark ma uzyskiwać przynajmniej 1100 punktów. Dlaczego jest to problematyczne? Otóż test ten jest umiarkowanie, tak średnio powiedziałbym, miarodajny. Od choćby 6-rdzeniowy Ryzen 5 osiąga tam jedyne 1006 punktów, a 2-rdzeniowy Intel Core i3 już 1118 punktów. Innymi słowy, CrossMark wybitnie promuje sprzęt Intela. To raz. Dwa, wymaganą liczbę punktów mogą osiągnąć komputery o niewybitnej wydajności, co sprawić może, że stosunkowo szybko trafią one do szafy, na Allegro czy na inny śmietnik. Lepiej byłoby jako kryterium postawić na test UL Benchmark PC Mark 10, gdzie partnerami technologicznymi są wszyscy wiodący producenci sprzętu. Z drugiej strony lepiej byłoby na przykład za takie 500+ sponsorować dzieciakom obiady w szkołach, szafki na podręczniki albo, no nie wiem, podręczniki same w sobie, ciuchy na WF, dodatkowe zajęcia językowe, ale co ja tam wiem. Biedronka górą. Dobra, miałem to wykrzyknąć, ale osobiście jestem team Lidl, więc nie udało mi się wykrzesać z siebie należytego entuzjazmu. Tak czy inaczej, Biedronka wrzuciła niedawno sztos ofertę, czytnik Kindle Paperwhite 5 za 679 zł. Cena nieco lepsza niż w Amazonie, a i dostawa turbo szybka, bo takie 2-3 dni. Ja tam się jaram i w sumie to brawo Biedrona. I brawo Norbert, ten to newsy wyszukuje gorące i pożądane jak grillowany oscypek na kropówkach w lipcu. A, no i ten czytnik to taka walentynkowa oferta, po walentynkach będzie drożej. Miłościwie, a czasem to mam wrażenie, że nawet i miłosiernie nam panujący, mają nowy pomysł na podatek. Ja wiem, nie jest to niby szczególnie łamiący news, oni przecież mają co chwila nowy pomysł na podatek. Więcej podatków, wiadomo. Na co wpadli tym razem? Otóż zamierzają uderzyć w Netflixa i spółkę opłatą, która dotyczyć ma utworów udostępnianych w sieci. W ramach unijnej dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym rząd chce przemycić ukrytą opłatę. Szokujące, co nie? Rząd chce przemycić ukrytą opłatę. Kto by pomyślał? Temat zajawił w sieci serwis In Poland, według którego polska strona wrzuca do dyrektywy prawa pozwalające na pozyskiwanie dodatkowego wynagrodzenia przez twórców za każdorazowe udostępnienie danego utworu w sieci. Tak, za każdorazowe, nawet mimo kasy, którą pozyskali na przykład za sprzedaż licencji do utworu. I ja wiem, że twórcom hajs się należy, bo jak nie będziemy im płacić, to będziemy skazani na zęków martyniuków, ale na Boga, każda taka opłata zawsze uderza po kieszeni nas, odbiorców, bo to na nas takie platformy jak Netflix będą optymalizowały koszty. Także no, ZAX się cieszy, wiadomo, Netflix nieszczególnie. Szczęśliwie projekt jeszcze nie wszedł w życie i może nie wejdzie w ogóle,
Choć ja bym na to nie stawiał, w końcu hajs jest na stole, a skoro jest na stole, to można na nim położyć łapę. Niemiec kupi tanio Teslę, a Polak ją potem od niego odkupi. Ma sens? Okej, chodzi o to, że w Niemczech klepnięto dofinansowania do zakupu Tesli model Y oraz 3. Kasa z dofinansowania do zakupu elektryka obniża ceny samochodów od wielkiego Ilona Muska do 40 czy tam 41 tysięcy euro, co w Niemczech jest spoko promką. Wiadomo, że Niemcy to zawsze mają lepiej i u nich nawet trawa jest bardziej zielona, a krowa więcej mleka daje. Ale dlaczego warto ten temat poruszyć? Ano dlatego, że im więcej nowych elektryków sprzeda się u naszych zachodnich sąsiadów, tym więcej używanych elektryków przyjedzie sobie do Polski. I to takich nawet nie najdroższych, wiecie, wdających się przewidzieć przyszłości. To dobre wieści są, bo wiecie, nowa Tesla za niespełna 200 tysięcy złotych, to używana Tesla za znacznie mniej niż 200 tysięcy złotych. Handlarze zacierają ręce, bo kiedy już Polska w końcu wstanie z kolan, to wsiądzie sobie do używanej Tesli od Niemca. I to już koniec. Nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść. A i ten, byłbym zapomniał. Nazwałem tę serię Się klika, bo wiecie, mówię o newsach, co się klikały. Znaczy się traktowały o czymś, co was interesowało. Wydaje mi się, że to jest dobre, że to szczyt kreatywności. Chociaż wiadomo, wszystko jest względne.